Witam Państwa, jest czwartek, 10 października, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kusowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Krystyna Pawłowicz oskarża TVN o zaszczucie Jana Szyszki. Wczoraj posłanka PiS Krystyna Pawłowicz w emocjonalnym wpisie na Twitterze po śmierci Jana Szyszki oskarżyła telewizję TVN o zaszczucie byłego ministra środowiska. TVN pewnie się cieszy. Wczoraj wieczorem wściekle szczuli na profesora Szyszkę. Profesor jako człowiek wrażliwy tego już nie mógł znieść. Zaszczuliście kolejnego wybitnego patriotę. Cieszycie się TVN, co? Napisała posłanka. Redaktor naczelny TVN24 Adam Pieczyński odpowiedział również na Twitterze. W związku z pojawiającymi się w domenie publicznej sugestiami oświadczam, że łączenie śmierci profesora Jana Szyszki z pracą dziennikarzy jest niegodziwym wykorzystywaniem śmierci do bieżącej polityki. Jan Szyszko zmarł wczoraj. Nieoficjalnie wiadomo, że bezpośrednią przyczyną śmierci była zatorowość płucna. Wczoraj podczas konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach, którą rozpoczęła się minutą ciszy, Jarosław Kaczyński wypowiedział niepokojące słowa o śmierci Jana Szyszki. Odszedł przedwcześnie, nagle i odszedł w szczególnych okolicznościach. Majestat śmierci nie pozwala mi dzisiaj o tym mówić, ale trzeba będzie o tym powiedzieć, bo to nie był przypadek, że akurat dzisiaj, że akurat teraz. Dziś w rozmowie z Polską Agencją Prasową Kaczyński tłumaczył swoją wczorajszą wypowiedź. Jeżeli mówiłem, że profesor Jan Szyszko nie zginął przypadkowo, to miałem na myśli przede wszystkim jego ogromne zaangażowanie. Nie był już młody, miał 75 lat, chociaż w formie był, jak się wydawało, bardzo dobrej. Niemniej bardzo, bardzo twardo walczył w kampanii wyborczej, walczył w swoim okręgu wyborczym, walczył nie tylko o swoje racje, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. A dzisiaj widzimy, że w bardzo wielu sprawach miał rację, a nie jego krytycy. Ale walczył także w obronie tych najbardziej fundamentalnych wartości, których bronimy, związanych z wiarą i rodziną. Oczywiście nie jestem lekarzem, nie wiem, jaki to miało wpływ na jego przedwczesną śmierć, ale przypuszczam, że miało. Był oczywiście także przedmiotem ataku, ale miał pod tym względem naprawdę bardzo duże doświadczenie. Był atakowany zawsze, kiedy był jakoś wyeksponowany. I tutaj to nie sądzę, żeby miało to jakiś związek z jego śmiercią, powiedział Kaczyński. Więcej o tej sprawie już za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Czy Platforma utworzy rząd z Konfederacją? Sławomir Neumann, były przewodniczący klubu parlamentarnego PO-KO na antenie Polsat News, stwierdził, że można sobie wyobrazić zbudowanie rządu ratunku narodowego wspólnie z Konfederacją. Polityk pytany przez dziennikarza, czy PO byłoby w stanie utworzyć rząd z Konfederacją w celu ratowania Polski przed Prawem i Sprawiedliwością, odpowiedział: myślę, że można sobie wyobrazić zbudowanie rządu ratunku narodowego, który by przeprowadził Polskę przez najbliższe miesiące, odbudował w Polsce demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią konstytucję i praworządność, zostaną odsunięci, powiedział Neumann. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Pawłowi Kukizowi sprostowanie wypowiedzi dotyczącej korzystania przez szefa gabinetu premiera Marka Suskiego z telefonu marki Huawei, który otrzymał od chińskiej delegacji. Sędzia Marcin Polakowski stwierdził, że Paweł Kukiz w nieprecyzyjny sposób wypowiedział się przed sądem co do okoliczności, w których miał widzieć ten telefon. Nie przedstawił też żadnych dodatkowych dowodów. Postanowienie zostało wydane w trybie wyborczym po skardze Marka Suskiego. Lider ugrupowania Kukiz15 ma opublikować sprostowanie na portalu onet.pl. Pełnomocnik Kukiza zapowiedział, że złoży zażalenie na to postanowienie. Podczas dzisiejszej rozprawy Paweł Kukiz zaznaczył, że nigdy nie twierdził, że Suski korzysta z telefonu, a tylko, że go posiada. Dodał, że był świadkiem, jak Marek Suski pokazywał telefon innym członkom Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Z całą pewnością widziałem ten telefon i inni członkowie komisji też. Fakt posiadania tego telefonu był dyskutowany przez członków komisji, ale już bez udziału Marka Suskiego, relacjonował Kukiz. Ksiądz skazany za molestowanie podopiecznych w domu dziecka. Dyrektor Salezjańskiego Domu Dziecka w Częstochowie, ksiądz Mirosław L., został skazany na 5 lat więzienia. Prokuratura postawiła księdzu 11 zarzutów, m.in. nadużycie relacji zależności i doprowadzenia małoletnich do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym, a także naruszenia nietykalności cielesnej wychowanków, co oznaczało bicie ich w twarz. Ofiarami księdza miało być 5 podopiecznych w wieku od 14 do 17 lat.
Sąd Okręgowy w Częstochowie wymierzył również grzywnę w wysokości 1000 zł oraz nakazał wypłacenie pokrzywdzonym od 2 do 8 tysięcy. Sąd dożywotnio zakazał księdzu Mirosławowi L. wykonywania działalności związanej z edukacją, wychowaniem i opieką nad małoletnimi. Ma też zakaz kontaktów z pokrzywdzonymi przez 7 lat. Ksiądz ma odbyć karę ograniczenia wolności w szpitalu psychiatrycznym. Sąd utajnił uzasadnienie wyroku. Prokuratura żądała wyższej kary, 8 lat więzienia. Rozważy apelację po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia. Turcja kontynuuje operację wojskową przeciw Kurdom w północnej Syrii. Wczoraj wieczorem władze tureckie ogłosiły rozpoczęcie lądowej fazy operacji. Wcześniej armia turecka bombardowała atakowane terytorium z samolotów i artylerii. W operacji lądowej biorą udział żołnierze tureccy i oddziały syryjskich rebeliantów. Atakowane przez Turcję kurdyjsko-arabskie syryjskie siły demokratyczne poinformowały, że zginęło już 11 osób. Turcja rozpoczęła operację pod nazwą Źródło Pokoju w poniedziałek. Jej celem jest wyparcie z północnej Syrii oddziałów kurdyjskich, które Turcja uważa za terrorystów, oraz ustanowienie strefy buforowej i osiedlenie na północy Syrii 2 milionów syryjskich uchodźców, którzy znajdują się w Turcji. Wcześniej Kurdowie wraz z Amerykanami walczyli przeciwko Państwu Islamskiemu. Biały Dom zdecydował w niedzielę o wycofaniu kilkudziesięciu żołnierzy amerykańskich, jacy znajdowali się w rejonie tureckiej inwazji. Ta decyzja jest szeroko krytykowana jako opuszczenie sojuszników. Prezydent Stanów Zjednoczonych odpiera krytykę, twierdząc, że nie opuścił sojuszników. Kurdowie walczą o ziemię i, jak ktoś napisał w bardzo mocnym artykule, oni nie pomagali nam w II wojnie światowej. Oni nie pomagali nam w Normandii na przykład. Podaję przykłady różnych bitew, ale są tutaj, by pomóc nam na ich ziemi. I to jest inna sprawa. Ponadto wydaliśmy ogromne pieniądze na pomoc Kurdom. Dawaliśmy im broń, amunicję, pieniądze, mówił wczoraj Trump. Podkreślił, że już czas, by amerykańscy żołnierze wrócili do domu i przestali ginąć w niepotrzebnych wojnach. Długo mówił o tym, jak ciężkim przeżyciem dla niego jest podpisywanie listów z kondolencjami i spotykanie się z rodzinami żołnierzy, którzy zginęli w misjach zagranicznych. Trump w swojej wypowiedzi odnosił się do artykułu Kurta Schlichtera z portalu Town Hall. Eksperta planowania strategicznego, oficera armii amerykańskiej służącego podczas wojny w Zatoce Perskiej oraz w Kosowie. Schlichter podkreśla, że USA nie mają żadnego traktatu o wzajemnej obronie z Kurdami. Nie przypominam sobie, żeby moi senatorowie głosowali nad traktatem po debacie i z odpowiedzialnością wobec wyborców i żeby zgodzili się na narażanie życia Amerykanów w obronie suwerenności hipotetycznego Kurdystanu, pisał Schlichter. Dziś ma się odbyć specjalne posiedzenie ONZ w sprawie ataku Turcji. O spotkanie zawnioskowała Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia oraz Polska. Liga Arabska, zrzeszająca 22 państwa z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, w tym Egipt, Irak i Arabię Saudyjską, potępiła turecką inwazję, nazywając ją atakiem na suwerenność państwa członkowskiego i zapowiedziała specjalne posiedzenie poświęcone tej sprawie w sobotę. MSZ Egiptu stwierdziło, że potępia w najostrzejszy możliwy sposób turecką agresję na terytorium Syrii, która stanowi jaskrawy i niemożliwy do przyjęcia atak na suwerenność braterskiego państwa arabskiego. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Kornelia Chojecka, witam Was w programie Idź pod prąd na żywo w czwartek 10 października. Ze mną pastor Paweł Chojecki, witam Cię serdecznie. Witam Państwa. Wciąż jesteśmy w dobrych amerykańskich nastrojach. To zasługa naszej Polonii, która nakręciła dla nas wiele pięknych chwil z Parady Pułaskiego, która odbyła się w zeszłą niedzielę, ale o tym więcej też w sobotnim czasie Patriotów. Już teraz Was zapraszam na ten program w sobotę o godzinie 18. Będziemy też mówić o akcji Nie mam na kogo głosować, jakże aktualnej. Przypominamy, no niestety nic się nie zmienia w tej sprawie. A wracając do Polonii, tu widzieliśmy kilka filmów już, między innymi ten z tablicami miasta Calgary, gdzieś w zachodniej, daleko Kanadzie, czyli wyprawa z Calgary do Nowego Jorku, to dużo dalej niż na dzikie pola. Ponad 4000 kilometrów w jedną stronę. W jedną stronę, także jeszcze raz wielkie podziękowania dla każdego uczestnika tej parady, nie tylko oczywiście z naszej redakcji, choć nasza redakcja też tam paradowała, a szczególne podziękowania dla tych, którzy z takim wysiłkiem, z takim poświęceniem jechali niekiedy no, prawie 10 tysięcy kilometrów i nie samolotem, tylko samochodem. Rozgrzaliście nasze serca. Widać, że rzeczywiście ta pamięć o wielkiej, wspaniałej naszej historii, tęsknota za Polską naszych marzeń, widać, że jeszcze jest w narodzie. No i w tym kontekście właśnie chciałem powiedzieć o profesorze Szyszce, który no, tak nagle zmarł. Jeszcze kilka dni temu po jego tej wypowiedzi, chyba w Szczecinie to było, nie pamiętam, planowałem program zrobić za jego życia, no ale jakiś temat zagraniczny, zdaje się, zepchnął tę wypowiedź. To była debata przedwyborcza w Pruszkowie. Tam Szyszko mówił o wzroście zarobków, co jest potrzebne polskiej rodzinie, a nie budowanie kolejnych żłobków i przedszkoli, rzeczywiście tak jak mówił. I później rozwijał ten temat. Oczywiście tam hejt poszedł ze środowisk lewicowych, ale to nic dziwnego. Niestety nie udało się nam zrobić tego programu za życia profesora Szyszki, pokazującego, że on nie powiedział nic nadzwyczajnego. Mówi po prostu w tym obszarze funkcjonowania państwa i rodziny dokładnie tak, jak Słowo Boże.
Dokładnie tak jak Słowo Boże. Ze wszystkimi tymi słowami, które on tam powiedział, każdy biblijny chrześcijanin i każdy normalny człowiek może się jak najbardziej utożsamić, że przedszkola i żłobki, czyli zabieranie dzieci na wiele godzin, niekiedy na cały dzień, dzieci już niekiedy dwuletnich, bo kiedy się do żłobka bierze? To już chyba dwulatki, nie? To praktycznie już jeszcze... Nawet wcześniej. Niektóre dzieci jeszcze są mogłyby być karmione piersią, a już są odstawiane do inkubatorów zwanych żłobkami. Przedszkola, no trochę inna sprawa, ale żłobki, no to jest naprawdę coś strasznego dla psychiki dziecka. Jak wiesz, z psychologii rozwojowej dziecko jeszcze w tym czasie bardzo mocno identyfikuje się najpierw ze swoją mamą, później z najbliższym otoczeniem, a tu jest rzucone w całkowicie obce środowisko, głównie dla kariery. Tu ciekawe też słowa ministra. Rzeczywiście wejdę ci w słowo. Minister Szyszko, były minister w rządzie PiS, powiedział, że żłobki, przedszkola to jest spuścizna po poprzednim systemie komunistycznym, ale również po rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Alternatywa jest taka, żeby zbudować zdrową rodzinę, gdzie ta rodzina ma możliwość wychowywania trójkę czy czwórkę dzieci przy odpowiednim zarabianiu przez męża odpowiedniej pensji. I po tych słowach wylała się fala krytyki m.in. środowisk feministycznych na profesora Jana Szyszkę. Dlaczego? Co jest tak oburzającego w tych słowach ministra? W tych słowach minister Szyszko zaatakował socjalizm. Trzeba to jasno powiedzieć. To jest właśnie to, co powiedział, że dzieci mają być przy matce, a dokładnie matka ma się zajmować swoimi dziećmi. Jeśli się zdecydowałaś na rodzinę, na małżeństwo, na dzieci, no to teraz bierzemy konsekwencje tego na siebie i matka zajmuje się dziećmi, a ojciec zarabia, żeby cała rodzina, nie, że matka pracuje, ojciec pracuje, a dzieci państwu, dzieci do żłobka albo z kluczem na szyję tam gdzieś na podwórko. To jest właśnie model, który komuniści na ruskich bagnetach tu wprowadzili. To jest model PRL. Właśnie tak funkcjonująca rodzina z dzieckiem z kluczem na szyi albo potem w żłobkach czy w przedszkolach. Także to jest antysocjalistyczna wypowiedź ministra Szyszki. Za to no, chciałem go pochwalić za życia. Chwalę już po śmierci. Chcieliśmy oczywiście też wyrazić no, współczucie dla bliskich. To bardzo nagła śmierć, szczególnie boli, bo kiedy człowiek no, ze względu na starość czy chorobę widać, że już gaśnie i ta śmierć jest niekiedy takim, można powiedzieć, wręcz zakończeniem jego cierpień, pewną ulgą nawet dla najbliższych, bo wiedzą, że już nic nie mogli pomóc, tylko ten człowiek cierpiał coraz bardziej. To śmierć taka nagła, kiedy człowiek jest w pełni życia, kiedy politycznie jest bardzo zaangażowany, bo przecież on poszedł przecież odważnie w dym walki z lewactwem i wiedział, że na niego hejt spadnie. Także ten człowiek absolutnie nie przygotowywał się, w sensie nie spodziewał się śmierci, podobnie jego bliscy. Także na pewno to jest wielki cios, straszna tragedia. Wielu bliskich, zarówno przyjaciół, jak i rodzina przeżywa teraz bardzo ciężkie chwile. No, nikt tego bólu nie umie podzielić. Wczoraj akurat studiowaliśmy list do Hebrajczyków. O tym możecie sobie to zobaczyć. List do Hebrajczyków, końcówka 4 rozdziału. Studiowaliśmy właśnie o i piąty rozdział, szczególnie początek, pierwsze wersety 5 rozdziału. Jest mowa o tym, że właśnie Chrystus, jedynie On, jest doświadczony we wszystkim, dlatego potrafi współczuć nam we wszystkim i chce okazywać nam pomoc. Jedyny warunek, jak gdyby, to jest zbliżcie się do tronu łaski, by otrzymać pomoc w stosownej chwili. To jest wezwanie dla chrześcijan, dla tych, którzy jeszcze osobiście Jezusa nie znają. No to jest wezwanie, zaproś Jezusa do swojego serca. Oczywiście ukojenie bólu nie jest głównym celem zaproszenia Jezusa, bo ratunek przed piekłem, trzeba pamiętać, że jest tym głównym celem. Ale pomoc i pocieszenie jest skutkiem. Jest ważnym skutkiem życia z Jezusem. Wiem, że ludzie w
Wczoraj też właśnie rozmawialiśmy z lekarzami, ludzie bez Boga, religijni, katolicy tam chodzą, kiedy już wchodzą w ten okres, że śmierć jest blisko, niekiedy się panicznie boją, niekiedy te ostatnie tygodnie czy miesiące życia muszą spędzić na psychotropach, tak się boją śmierci. A też widzicie do Hebrajczyków, co znajdziemy? Jeśli zaprosisz Jezusa Chrystusa, to On usuwa lęk przed śmiercią, bo On zwyciężył śmierć. Życie wieczne, zmartwychwstanie. To jest real, to jest prawda. To tego się właśnie spodziewamy, tą nadzieją żyjemy. Tu jeszcze jakiś czas będziemy funkcjonować, oby jak najowocniej dla chwały Bożej. Ale to jest tylko tymczasowe. Bardzo bym chciał, żeby ci, którzy szczególnie boleją po śmierci ministra Szyszki, właśnie w Jezusie znaleźli prawdziwą pociechę. Tutaj polecamy cykl warsztatów biblijnych, gdzie teraz co tydzień w piątek jest omawiany list do Hebrajczyków. Wracając jeszcze do wypowiedzi po śmierci profesora Jana Szyszki, który zmarł wczoraj w wieku 75 lat. Prawdopodobnie przyczyną był zator płuc. Tutaj myślę, że taka najgłośniejsza wypowiedź to wypowiedź posłanki Krystyny Pawłowicz, która napisała na Twitterze: TVN pewnie się cieszy. Wczoraj wieczorem wściekle szczuli na profesora Szyszkę. Profesor, jako człowiek wrażliwy, tego już nie mógł znieść. Zaszczuliście kolejnego wybitnego patriotę. Cieszycie się z tego, TVN? Co? To napisała Krystyna Pawłowicz w takim emocjonalnym tweecie. Chciałam cię zapytać, jakie są twoje wrażenia po tej wypowiedzi. Czemu mają służyć teraz takie słowa po śmierci profesora? No, zapewne to jest jakiś element kampanii wyborczej. W bardzo podobnym duchu sam Jarosław Kaczyński się wypowiedział, że to nieprzypadkowa śmierć, tak sugerując jakiś spisek. W serwisie też pokazywaliśmy wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że w tym kontekście odczytywałbym to. Chyba się troszeczkę zreflektowali. Jarosław tam się później jakoś tłumaczył i zdaje się pani Krystyna Pawłowicz też dzisiaj się już tłumaczyła, że to nie o to chodzi i tak dalej. Czyli na myśli nie jakąś celową śmierć, ale no, tam w każdym razie jakoś wycofują. No tu oczywiście analogia, którą też chyba pani Pawłowicz podała, to prezydent Gdańska, Adamowicz. Zobaczcie, że kiedy został przez jakiegoś bandziora, który oglądał chyba TVN czy Polsat, już nie pamiętam, co on tam oglądał, siedząc w więzieniu. Chyba TVN, ale można to sprawdzić. Na pewno nie oglądał tam telewizji tej pisowskiej. No to narracja komunistyczna, lewacka z różnych stron, z Gazety Wyborczej, właśnie też z tych TVN-ów czy gdzieś, ja tego nie oglądam, także no to proszę zweryfikować, kto tam najbardziej i pierwszy rzucał kamieniem w PiS właśnie w tym kierunku, że to jest wina PiSu, że ten bandzior... Zdaje się, że on właśnie oglądał TVP i dlatego były takie zarzuty, że to jest... Nie. PiSu. Właśnie okazało się, że on co innego oglądał. To pamiętam, że pierwsza narracja to była, że on oglądał TVP i dlatego rzekomo no, zabił akurat prezydenta Gdańska. Później się okazało, że tam całkiem co innego oglądał, ale mówię, już nie pamiętam. Na pewno nie TVP. Także takie niegodziwe ataki były ze strony środowisk lewackich na Prawo i Sprawiedliwość, chociaż no, jeśli już kogoś, no to tego mordercę, ewentualnie można patrzeć, czy służby specjalne za tym nie stały i mówiliśmy to od razu po tym morderstwie. Ślady później różne były, zobaczcie, śledztwa pisowskie, że tak powiem, te końce tej zbrodni, wszystko jest, końce sznurków utopione w wodzie, nie widać nic tutaj, gdzie nie ma winnych. Widać było ewidentnie, że to ma związek z ujawnieniem szpiegów chińskich w Polsce, że to była sprawa, która miała przykryć i atak od razu wyprowadzony, taki histeryczny, tu jakieś zbiórki, no wszystko tamtego. Myślę, że to, co teraz tu pani Pawłowicz chciała, to jest gdzieś w tym bym poziomie i Jarosław Kaczyński. Myślę, że tym, co... To był, tak jak tu się zgadzam z Jarosławem Kaczyńskim, twardy człowiek, poznałem go osobiście. Mieliśmy krótką okazję do rozmowy. Rzeczywiście człowiek taki zdecydowany, szybki, ale jednocześnie bardzo ciepły i bliski zwykłym ludziom. Ja byłem dla niego no, jednym z nieznanych jakichś tam
ludzi, no to mógł z wyniosłością rozmawiać wielki pan minister. Wtedy akurat nie był ministrem, bo to był czas, kiedy PiS był w opozycji, ale on rozmawiał całkowicie przyjaźnie na stopie partnerskiej, przechodził zaraz na ty, tak się bardzo łatwo komunikował z ludźmi, także widziałem, że to jest człowiek idealista jakiś, nie? Że on ma jakąś misję. Gdyby rzeczywiście tacy ludzie byli w Prawie i Sprawiedliwości, no to nie mielibyśmy tej akcji, nie mam na kogo głosować, ale rzeczywiście tych ludzi tam jest coraz mniej i to nie z winy tego, że umierają, tylko kto ich wyrzuca z PiSu? To jest pytanie teraz dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Kto takich ludzi jak profesor Szyszko wyrzucił na boczny tor? No kto? Gazeta Wyborcza? TVN? Czy Jarosław Kaczyński razem z towarzyszem Morawieckim? Kto ich wyrzucił? Kto takich ludzi wyrzuca poza nawias polityki? Dzisiaj Jarosław Kaczyński mówi o profesorze Szyszce, że był to człowiek pełen inwencji jako naukowiec, który odniósł naprawdę wielkie sukcesy, których spis jest naprawdę imponujący i wychwala profesora Jana Szyszkę, który był trzykrotnie ministrem środowiska w rządach Prawa i Sprawiedliwości. I chciałam cię zapytać, dlaczego doszło do odwołania ministra Szyszki 9 stycznia 2018 roku, w zasadzie tuż po rekonstrukcji rządu? I po moim zdaniem bardzo takim owocnym sprawowaniu urzędu, bo i on wprowadził to przywrócenie wolności Polakom, że na swojej działce, na swoim, w swoim otoczeniu, na swojej własności przywrócił w ograniczonym stopniu, ale jednak prawo własności, że Polacy mogli sobie sadzić drzewa i mogli wycinać drzewa na swojej działce. No to jest komunistyczne prawo. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że w wolnym świecie to w ogóle jest nie do pojęcia. Dla Amerykanów to jest nie do pojęcia, że ci ktoś zabrania wyciąć drzewo, na przykład, które ci zagraża, że zawali się na twoją chałupę na przykład. Niestety po ostrej kampanii negatywnej wrócono do tego komunistycznego prawa. Walczył też o przywrócenie normalności w Puszczy Białowieskiej. Był bardzo odważny w walce z Komisją Europejską, co trzeba zaznaczyć. I po jego odwołaniu rzeczywiście pojawiły się bardzo negatywne komentarze, ale też komentarze satysfakcji. Na przykład Partia Zielonych tak napisała: Szyszkodnik spadł. Jan Szyszko nie jest już dłużej ministrem środowiska. To wasz duży sukces i dowód, że 2 lata ciągłych protestów się opłaciły. I Greenpeace Polska: Jan Szyszko odwołany. Czy to koniec bezustannej dewastacji przyrody, przerabiania puszczy na deski i ciągłej kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej? I zamieścili taką grafikę, że najgorszy minister środowiska został odwołany. Także no widać, to są tylko takie momenty, ale że ta negatywna kampania przeciwko profesorowi Szyszce była wielka i trwała wiele miesięcy. To oczywiście są bzdury. To nawet profesor Niesiołowski, też specjalista od owadów, dzisiaj tam zdaje się można znaleźć na Onecie jego wypowiedź, wychwala właśnie poziom naukowy, wiedzę i możliwości, że tak powiem, oddziaływania na środowisko, także Puszczy Białowieskiej, profesora Szyszki. Także to jacyś nawiedzeni ideologowie z Partii Zielonych, Czerwonych, czy niedojrzałych czerwonych, nie, czekaj, zielony to niedojrzały czerwony, chyba tak, niedojrzałych czerwonych. Ale atakowali go jacyś, i zieloni, i czerwoni. Podobną to widać, że co oni wiedzą praktycznie o owadach, co wiedzą o ekosystemie. To, co im broszury, że tak powiem, ideologiczne, ktoś w partii podłoży. To jest profesor z wielkim dorobkiem. Mówię, nawet strona przeciwna Niesiołowskiego o miłość do PiSu to chyba nikt nie posądza. Jeśli już, to o miłość do pewnych innych tam uciech i pani tam różnych, nie? A na pewno nie o miłość do PiSu. A on mówi o kompetencjach naukowych profesora Szyszki. Także widać, że te lewackie ataki nie miały żadnych merytorycznych podstaw, że to jakieś gołowąsy, w sensie ludzie, którzy tylko nauczyli się paru hasełek, coś podobnie jak ta ze Szwecji, ta jaka ona tam... Greta Thunberg. I właśnie, rzeczywiście, jeśli chodzi o ostatnie słowa ministra Szyszki, wypowiedział je dla Gazety Polskiej Codziennie i w wywiadzie opisał również działalność Grety Thunberg. To nie ma wiele wspólnego z walką o przyrodę,
przyrodę i dobro ziemi. To wyreżyserowana i wspierana finansowo próba blokady takich nośników energii jak węgiel kamienny. Dokładnie. Ostrze jak zwykle zwrócone jak jest w Polskę i powiedział również, że polityka klimatyczna UE jest absolutnym bezsensem. Polecamy całość tego wywiadu. To nawet już widać po decyzjach Niemiec. Pamiętacie, jak oni buńczucznie zapowiadali jeszcze niedawno, że do 2030 to się tam to stanie, do 50. To już się raczkiem wycofują, bo koszty tych zmian są astronomiczne i powoli nawet bogatych Niemiec na to nie stać. W Polsce też media biją na alarm, że wprowadzenie tych jełopnych porozumień paryskich to jest praktycznie ruina budżetu, ruina gospodarki, i o tym odważnie mówił profesor Szyszko i chwała mu za to. Bardzo podobną rzecz, mam nadzieję, że możecie to zobaczyć na naszym kanale, wykład profesora Jotkowskiego, który ostatnio na zlocie filozofów polskich, który odbył się tu na Kulu, i nasza koleżanka z redakcji, dr Małgorzata Gazda, miała tam też swój wykład, prezentowała swoją pracę doktorską, prezentowała też książkę, która na podstawie jej pracy doktorskiej o podpisie w komórce została wydana przez nasze wydawnictwo Idź Pod Prąd. Można ją sobie znaleźć w sklepiku, a najlepiej jeszcze ją przeczytać, nie? Także to takie zadanie. Profesor Jotkowski opowiedział o swoim boju z Wikipedią właśnie w obszarze inteligentnego projektu. Jest notka na Wikipedii po polsku o inteligentnym projekcie z błędami, pokazująca fałszywość, znaczy kłamliwe wersje. I profesor, który jest największym specjalistą w Polsce w tej dziedzinie, jest filozofem nauki, no próbował zmienić to. To najpierw zostało, ta jego zmiana została odrzucona. Kiedy drugi raz wprowadził tą zmianę do artykułu na temat inteligentnego projektu, to został zablokowany, że nie można mu tych zmian wprowadzić, a zablokował go student medycyny, który nie ma pojęcia, można powiedzieć, jeszcze prawdopodobnie o całej bogatej wiedzy, jeśli chodzi o metodologię nauki, także o inteligentny projekt, ale był siepaczem, że tak powiem, ideologicznym, który miał, że tak powiem, spychać inteligentny projekt poza ten główny krąg naturalistycznej nauki i mówić, że to jest kreacjonizm. To było jego zadanie i nieważne, czy profesor, najlepszy specjalista w Polsce o tym mówi, a tu jakiś szczyl po prostu go blokuje. No to dokładnie tak samo w tym konflikcie profesor Szyszko, jeden z najbardziej utytułowanych polskich specjalistów od owadów, jakiś gamoń z ekologicznej organizacji będzie się wypowiadał, że on lepiej wie, jak Puszczę Białowieską uratować, niż profesor z takim dorobkiem. No to właśnie tak. I to się nazywa pajdokracja, nie? Że władza dzieci i oczywiście głupich dzieci sterowanych przez ideologów wrogich normalności. I teraz proszę. Wracając do Prawa i Sprawiedliwości, skoro tak jak mówisz, to był bardzo odważny człowiek. Jarosław Kaczyński współpracował z nim od ponad 30 lat. Mówi o ich takiej więzi, która łączyła o wspólnych ideach. To i go zdradził. Dlaczego został zdymisjonowany przez prezesa PiS w styczniu 2018 roku? Oczywiście jakaś tam głupia śpiewka jest, że to prezydent Francji żądał dymisji. To zdaje się pan Mirosław Piotrowski też ponad rok temu, tuż po tej dymisji w 2018 roku, o tym mówił oficjalnie i że też profesor Szyszko mówi, ale co ma prezydent Francji do nas? Panie premierze, co ma do mnie prezydent Francji, relacjonuje europoseł. Odpowiedzi nie uzyskał, ale stanowisko utracił. Myślę, że to jest tylko taka jakaś zasłona dymna, że to jest kłamstwo o tym prezydencie Francji i to zresztą to by był wstyd i hańba, że co to prezydent Francji montuje rząd w Polsce i o tym decyduje, no to to już jeszcze gorzej. Myślę, że tu należałoby wziąć pod uwagę wypowiedź doktora Targalskiego, który w momencie, kiedy te przesilenia w PiS-ie się zaczynały, kiedy już było wiadomo, że chwieje się rząd Szydło, potem los Macierewicza,
Macierewicza, nie był pewny i okazało się, że też został zdradzony, że sprawa smoleńska została zdradzona, to już przekonaliśmy się wcześniej, kiedy zamiast prawdy o Smoleńsku wyszedł jakieś schodki, wychodki, o tak bym powiedział, nie? Także kpina, obrażenie, naplucie nam, bo ja przecież chyba jednym z najdłużej, który jeszcze flagę z czarnym kirem miałem w domu, to nie wiem, czy ktoś dłużej w Polsce miał niż na naszym osiedlu ona powiewała. Napluł Kaczyński nam w twarz, mówiąc, że teraz będzie pomnik i to ma nam wystarczyć, nie? Czyli zdrada na całej linii Prawa i Sprawiedliwości, zdrada smoleńska, zdrada Szydło, zdrada wyborców Prawa i Sprawiedliwości. W imię czego? I tu doktor Targalski troszeczkę, on tam zna te ich świńskie porachunki w ramach PiSu i to chyba trafnie powiedział. Kaczyński zdradził swoich starych towarzyszy. To zresztą później było widać, że nawet ten jezuicki wychowanek, jak na Brudziński, został kopa w dupę i poszedł do Parlamentu Europejskiego, czyli na Sybir polityczny, można powiedzieć, jeśli chodzi o wpływ na politykę. Także tu słowa doktora Targalskiego się całkowicie potwierdziły, że ta nowa banda Morawieckiego wykosi wszystkich starych ludzi w PiSie. Że ci konserwatyści, właśnie tacy, którzy w te wartości chrześcijańskie wierzą, w rodzinę, są antykomunistami, antysocjalistami, bo w tej wypowiedzi, że ojciec powinien zarabiać tyle, żeby starczyło na matkę i czwórkę dzieci, to jest przecież najbardziej antysocjalistyczna wypowiedź gospodarcza, nie? Nie żadne 500 plusy, nie srusy, nie krusy, tylko praca, która daje duży zarobek, tak żeby było cię stać na nie tylko czwórkę, ale i więcej dzieci i tak dalej, nie? To właśnie był człowiek i myślę, że jeszcze więcej takich ludzi gdzieś tam w PiSie się pojawiało, którzy mieli takie przywiązanie do wartości konserwatywnych, a potem idzie pług w postaci Morawieckiego i tej tłuszczy, która burdele zakłada. Tutaj sprawa, afera wokół szefa NIK-u, to jest przecież człowiek Morawieckiego. Ma w dupie wszystkie wartości. Będzie to film Polityka, najlepiej ich pokazuje właśnie, tych pisowców od Morawieckiego. Żadnych wartości, tylko kasa, władza i stanowiska. A Polacy za miskę ryżu zapierniczać. To jest program Prawa i Sprawiedliwości dziś. I dlatego tacy ludzie, jak minister Szyszko, zostali wyrzuceni z pisowskiego okrętu na margines. I zrobił to Jarosław Kaczyński. Jeśli już coś miało zaboleć profesora Szyszkę, tak jak mówi Kaczyński czy Pawłowicz, czy się przyczynić do jego śmierci, to na pewno nie lewackie ścieki. Na pewno nie ataki w Gazecie Wyborczej. Ale zdrada przyjaciół to na pewno go zabolała i odbiła się na jego zdrowiu. Widać, że profesor Szyszko nie pasował do Prawa i Sprawiedliwości, jakie znamy dzisiaj. Mówił odważnie przeciwko Unii Europejskiej, wytykał im błędy. Mówił też w ostatnim wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie, że Polska nie jest kolonią francuską, a tak jak mówisz, on został zdymisjonowany przez Jarosława Kaczyńskiego w styczniu 2018 roku. Na zakończenie tego wątku zapytam cię, co my dosłownie dzisiaj... trzeba powiedzieć, że przez Morawieckiego, no ale wiadomo, że to było za zgodą czy na polecenie prezesa towarzysza PiS-u. Wiesława. Chciałam cię na koniec zapytać, co my, polscy patrioci, możemy zastosować, jaką spuściznę profesora Jana Szyszko powinniśmy kontynuować? No myślę, że to ten antykomunizm czy antysocjalizm, to bym postawił jako największe takie przed śmiercią podane hasło, że Polaka powinno być stać uczciwą pracą, a nie przez socjal komunistyczny. Partyjny czy europejski, uczciwą pracą powinno być stać na utrzymanie całej wielodzietnej rodziny. Jeśli będzie Polaka stać na utrzymanie dużej wielodzietnej rodziny, to znaczy, że skończył się w Polsce socjalizm. To znaczy, że ten Polak będzie miał lwią część swojego wypracowanego dochodu, a nie jak teraz 80% PiS zabiera. Bo PiS rządzi, no to PiS zabiera dzisiaj. Chcieli, był projekt, żeby obniżyć, zlikwidować podatek od emerytur. No bo zobaczcie, jakie to jest niesprawiedliwe. Płacisz całe życie opodatkowane składki.
no to człowiek myśli, już raz opodatkowane, to później ci wypłacają, nie? To tak jakbyś sobie na konto wsadził i później tego, no to oni, jak dawałeś na konto, ci opodatkowali, jak wychodzi z konta, znowu dostajesz, znowu ci opodatkowują 20 czy więcej procent, nie? Tam 18, 17 teraz, nie? To rozumiecie, to jest kpina, że emerytury są. A co powiedział wódz naczelny towarzysz Wiesław, czyli Jarosław Kaczyński? Jakby podatek zlikwidować od emerytur, to bogaci by dużo dostali. Jakże to tak? Jakże bogaty może dostać swoją krwawicą wypracowane ciężko pieniądze? To się nie godzi! My, partia socjalistyczna, Prawo i Sprawiedliwość dziadowska, zabierzemy bogatym i damy biednym. A przy okazji napchamy kieszenie i nakradniemy się do woli. Właśnie zobaczcie dzisiaj zestawienie prezesów spółek Skarbu Państwa. Prawie w każdej spółce co parę miesięcy wymieniano prezesa. A wiecie, co to znaczy wymiana prezesa w spółce Skarbu Państwa? To znaczy odprawa na rok albo więcej, że on nic nie robi, a dostaje pensję po kilkadziesiąt albo i ponad 100 tysięcy miesięcznie. Później, czyli mamy już jednego kolegę, wiecie, wsadzimy go na... Jeden to chyba miesiąc był. Wsadzimy go na miesiąc, na stołek prezesa, dostaje 50 tysięcy od razu, a potem przez rok za nic dostaje 50. Wtedy bierzemy następnego i następnego, Wańka Stańka. Średnia jest w ciągu 4 lat, chyba po 4-5 w każdej firmie. Rozumiecie, ten prezes nawet teczki nie rozpakował, o co chodzi w tej firmie. To kiedyś był taki film, nie lubię poniedziałku, poszukiwany, gdzie był prezes od wszystkiego. Raz go do mleczarni, raz do spółdzielni. No to właśnie PiS te komusze metody dokładnie stosuje w spółkach Skarbu Państwa. Wiecie, robotnicy, którzy tam ciężko pracują, kadra inżynierska niższego szczebla, no zgrzytają zębami, bo oni dostają po 3-4 tysiące za ciężką robotę, narażając swoje życie niekiedy, jak na przykład w rafineriach pracują. A prezes za nic dostaje 50, 100 tysięcy, a pójdzie, no, zwolnią go, to dostaje. Niekiedy w miliony to idzie. Jeden tylko prezes nie został zmieniony w spółkach Skarbu Państwa już od 10 lat. A wiesz dlaczego? Bo jest kolegą Morawieckiego, jeszcze zdaje się ze szkoły. To jest państwo PiS. Won, dziady! Nie mam na kogo głosować. I zaraz porozmawiamy o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość to naprawdę dobra zmiana, czy też nie przyjmuje już chińskich metod. O tym za chwilę, ale zanim przejdziemy do tego, to poproszę o materiał filmowy Sondę z Lublina. Czy naprawdę warto brać udział w najbliższych wyborach? Czy zamierzacie iść na wybory najbliższe? Ja to na obecną chwilę się zastanawiam. Jeżeli zainteresuje mnie jakiś program wyborczy danej partii, to myślę, że się wybiorę. Tak, jak najbardziej. Na pewno nie będę głosować na PiS. O, bardzo dobrze. O, prawda? Tak. Też się cieszę, ja też złodzieja. No, raczej nie. A czemu nie? Jakoś nie interesuje się polityką, nie znam się po prostu na tym i no, tak jakby nie wiem też na kogo głosować. Ja dopiero wróciłem do kraju w sumie 3 tygodnie temu i zamierzam się wybrać, tak. Jak pan uważa, można coś zmienić w Polsce przez wybory, przez politykę? Szczerze powiedziawszy, zależy to tylko i wyłącznie od osób, które przychodzą i od nastawienia tych osób, ale jak najbardziej. Owszem. Przychodzą do polityki? Przychodzą na wybory. Aha. Także jeśli przyjdzie odpowiednia ilość osób, które będą miały odpowiednie poglądy, to wydaje mi się, że naprawdę można coś zmienić. Myślę, że można, tylko muszą ludzie zagłosować porządnie, a nie na tak zwane, na to, co im się powie. No oczywiście, że można, trzeba próbować. Moim zdaniem za obecnego rządu może to być troszeczkę trudne. Zresztą po ostatnich latach można zauważyć, że ciężko cokolwiek nowego wprowadzić w Polsce. No nie wiem, no każdy to dojdzie do władzy na chwilę obecną, dojdzie do władzy, no to tak to działa, że każdy do siebie. Co niektórych ludzi na przykład zniechęca pana zdaniem do polityki? Co zniechęca w skrócie? Chyba
jacy ludzie tak naprawdę chcą się dostać. Niewiara w polityków. Oszuści i tyle. Oszuści? No, mów koleżanko. Nie, przede wszystkim, bo to jest wszystko tak nienaturalnie narzucane i zwyczajnie w świecie zamiast dać komuś wybór, to po prostu zwyczajnie w świecie to, ta opinia jest od razu z góry narzucana. Zresztą i tak każdy wie, że wygra PiS, więc... Powiem to dość mocno kolokwialnie, że wszyscy starają się dopchać do tego koryta i bardziej patrzą po prostu na własne zarobki niż na dobro obywateli. Często zachowanie polityków. No, często są... Nieuczciwość w sensie? Tak, nieuczciwość albo też takie chamstwo, często w Sejmie, niedoedukowanie. Często się w ogóle nie znają na tym, co robią, szczególnie no, w Polsce tak bywa. Pana zdaniem, jakimi wartościami powinny politycy kierować się? No, przede wszystkim wizję jakoś przedstawić nową, bo jak to nie będzie znowu powtarzane to samo, no to niczego. No na pewno tym, żeby ludziom żyło się lepiej, bo po to jest państwo i polityka według mnie. Czyli dobro obywatela. Tak, na pewno, nie swoimi interesami. Polska pana marzeń, jak wygląda? Polska moich marzeń. No myślę, że Polska każdego Polaka marzeń wyglądałaby tak, żeby po prostu każdy zarabiał godnie, no i pracował tam, gdzie mu się podoba, czyli żeby ta praca go nie męczyła, tylko prawda, był zadowolony z tej pracy i no, żeby nasze dzieci mogły wzrastać. No, że nie wiem, studenci, młodzież mają jakby większe perspektywy w nauce, żeby po prostu nie wyjeżdżała za granicę, żeby się kształciła w Polsce. Bo przeważnie każdy ten, no tak jakby mała płaca, małe zarobki i to głównie powoduje, że dużo osób emigruje z kraju. Myślę, że tak. Wolność w kraju, może na pewno mniejsze podatki. I moim zdaniem poprawa opieki zdrowotnej. Polska, w której po prostu jest mniej nienawiści, a więcej takiej tolerancji i miłości do siebie, w sensie miłości, takiej po prostu akceptacji siebie, bo ludzie, szczególnie było to widać ostatnio na Marszu Równości na przykład w naszym mieście, ile jest w ludziach nienawiści do siebie nawzajem i to uważam, że jest dużym problemem. No, żeby stąd po prostu nie chcieć uciekać. Aby żyło się dobrze. Żeby nikt nie kradł za naszymi plecami, co robi każda partia moim zdaniem. Myślę, że przede wszystkim ludzie powinni więcej uwagi zwracać na rzeczy konkretniejsze niż 500+. Bo nie tym raczej żyją ludzie, którzy ciężko harują na te pieniądze, a nie liczą tylko, żeby dostać je. Za darmo. Tak, to żeby jest moja Polska. 500+. Chodzi o to, żeby nie rząd nam dawał, a po prostu zarabiać uczciwie i nie to, żeby... Przy tym 500+, oczywiście, dużo zyskamy, ale też i tracimy, bo dokładnie, ludzie, którzy ciężko pracują, mają jeszcze mniej pieniędzy niż ci, co nic nie robią, a mają te dzieci. Oczywiście trzeba się rozmnażać i tak dalej, tego wszystkim życzę, ale myślę, że no nie na tym rzecz polega, bo cofamy się, a nie idziemy naprzód. Dziękujemy bardzo za te sądy naszej lubelskiej ekipie, ale również przypominam, że już kluby Idź Pod Prąd Wrocław i Warszawa nakręciły sądę, czy warto iść na wybory 13 października. Widzisz głównie wypowiedzi młodych ludzi. Jakie są twoje wrażenia? Nie no, bardzo, bardzo pozytywne. No jest jakaś nadzieja. No nie wiem, czy te osoby oglądają telewizję Idź Pod Prąd. A może zaczną. Może zaczną, taką nadzieję mamy. Rzeczywiście nawet ta fraza, nie mam na kogo głosować, wręcz wprost pojawia się w wypowiedzi jednego mężczyzny młodego. Wątpię, żeby to było od nas. No on po prostu wyraził myśl swojego serca, którą też my w tym haśle, mamy też akcję billboardową w różnych miejscach. W miejscach Lublina są te właśnie duże billboardy, nie mam na kogo głosować. Jest też jakaś, zaczyna się pojawiać takie rozumienie złodziejstwa socjalizmu, o tym 500+, te dziewczyny na koniec. Także ludzie potrzebują czegoś bardziej konkretnego niż 500+. Tak, i zaczynają rozumieć, że to jest coś niesprawiedliwego w programach socjalnych. My mówiliśmy tu, że po dojściu do władzy w pierwszych miesiącach taki zastrzyk gotówki możemy usprawiedliwić
usprawiedliwić, ale jeśli później nie będzie drastycznego obniżenia podatków, a towarzysz Wiesław Kaczyński nie obniżył, nie chciał na przykład zwolnić emerytur z podatków, o tym mówiłem przed chwilą, to okaże się, że to jest tylko kolejny socjalistyczny projekt, który zostanie przeżarty przez inflację. Bo przecież, żeby to rozdawnictwo dalej uprawiać, to już nie wystarczy tylko dalej ściągać podatków, bo już no, są pewne granice tu o przedsiębiorcach. Wczoraj Iwan z Michałem opowiadali, nie? Straszne historie. Polski przedsiębiorca to jest najbardziej niewdzięczna, mówię o tym małym przedsiębiorcy przede wszystkim, to jest najbardziej niewdzięczna robota w Polsce. Jest traktowany jak przestępca, chociaż wie, ile musi z siebie dać, żeby w ogóle dać komuś pracę i tak dalej. Także o tym no, nie będę za długo mówił, ale następnym etapem będzie rozpędzenie inflacji. Czyli to, co każdy ma, z tych pieniędzy rząd zabierze 5%, 3%, później 10% i tak dalej, żeby później mieć na te hasła socjalne. To jest złodziejstwo na narodową skalę. Zobaczcie, ktoś ukradnie, nie wiem, tam coś w sklepie czy coś, to idzie do pierdla. Rząd kradnie na masową skalę i dostaje za to kolejny mandat, kolejny wyborczy. To jest po prostu złodziejstwo. Mówisz w biały o tym dzień. Złodziejstwie i widać, że no coraz więcej Polaków, no takie padają wypowiedzi w tych sądach w kilku miastach Polski, że się wszyscy pchają do koryta, ludzie są zdegustowani klasą polityczną, no ale z drugiej strony też padają takie wypowiedzi, no idźmy na te wybory, bo być może to jest jedyny nasz głos w tej sprawie. Nie. To możemy zrobić. Co byś odpowiedział tym ludziom? Za czasów komuny sposobem wyrażenia swojego głosu najbardziej dobitnym, ale jednocześnie ryzykownym było nie pójście na wybory. To robili tylko kozacy, można powiedzieć. Czy ludzie o wielkim sercu, nie? Czy harcie ducha. Dla partii komunistycznej nie był ważny wynik wyborów, bo to się zawsze wydrukowało. Ważne było, żeby były kolejki przed lokalami wyborczymi, że oto społeczeństwo wierzy w demokrację. To, co mamy dzisiaj, to nie jest przecież żaden wolny kraj. To jest twór komunistycznych bandytów od Kiszczaka i Jaruzelskiego. Ale niektórzy mówią, nie zagłosujecie na PiS, będzie rządziła Platforma. I biskupów katolickich kierowanych przez Glempa tu w Polsce, a z Watykanu dalej. To jest twór kontynuowania komunizmu. Dlatego nikt uczciwy i normalny nie wierzy w uczciwość demokracji w Polsce. Bo do tego jest potrzebne. Po pierwsze, informacja. Przecież media są zawłaszczane albo przez lobby biskupów, albo przez lobby komunistów. No i tyle. Czyli dla telewizji Idź Pod Prąd nie ma miejsca. Zobaczcie, wywiad z generałem Spaldingiem, wywiad z generałem Hodgesem, wywiad z Rudym Giuliani. Gdzie? Jest jakiś ślad, że w ogóle coś takiego się wydarzyło. Nie ma. Jak chcieli nas oczernić, że to niebezpieczna sekta, wszystkie media pisały, Onety, Srety, wszystko. A tutaj wszystko. Już kardynał Dziwisz mówił, mówi, że udział w wyborach w demokratycznym państwie jest prawem i obowiązkiem chrześcijanina. Czy to nie jest obowiązek chrześcijański? Jeśli to jest obowiązek chrześcijanina, to zdaje się, Jezus powinien coś na ten temat powiedzieć. A nie ma tam, żeby iść i głosować? No, 13 października. Oczywiście jest nakaz angażowania się w politykę. Ale na wybory idą cieniasy. Kozacy mają je w dupie. Taki krótki komentarz pastora Pawła Chojeckiego. Rzeczywiście takie głosy do nas spływają. Idźcie na wybory, wasz głos jest bardzo potrzebny, żeby się pozbyć PO. Sami widzieliście, że przez 4 lata wyprawiali, jakie było chamstwo. Bojkot nic nie zmieni, a może przyczynić się do mniejszej władzy Tuska i reszty. Koniec Platformy Obywatelskiej. Oczywiście Kościół katolicki w Polsce jasno wskazał, na kogo mają głosować katolicy. I to nie poprzez biskupów polskich, przez samą Francję. Francja w Watykanie, akurat w czasie tuż przed głosowaniem w Polsce, zaprosiła najbardziej znienawidzonego, posądzanego o zdradę narodową polityka polskiego, czyli Donalda Tuska, na prywatną
audiencje, nawet z dziećmi, wnukami, nie wiem, jakieś tam harmider i tak dalej. Jak to nie jest wskazanie, na kogo mają katolicy ci franciszkańscy głosować, no to ja jestem łysy. Jestem ostrzyżony trochę, ale jeszcze takiego zarzutu mi nikt nie postawił, że jestem łysy. I o tym mówiliśmy wczoraj w Którędy do Nieba z byłym księdzem Jerzym. Polecamy ten program. Jeszcze króciutko do tej sondy. Też nasi dziennikarze pytają o marzenia, o jakiej Polsce marzysz. I tutaj pojawiają się słowa takie jak wolność, obniżka podatków. Także widać, że być może w młodym pokoleniu budzą się jakieś oczekiwania i o tym będziemy rozmawiać również w sobotę. Na rozbudzić oczekiwania. Jak możemy to zrobić? O tym w sobotę. Rozbudzić oczekiwania na temat wolności i Polski. To jest nasze zadanie. Dlatego nas tak, że tak powiem, nie lubią delikatnie, rzecz mówiąc. I tego bo się boi Mateusz Morawiecki. Bo czego chce klasa polityczna dana przez komunistów z Brukseli i z Moskwy? Obniżyć twoje oczekiwania, żebyś zapieprzał za miskę ryżu. A od czasu do czasu, raz na 4 lata, no obiecują ci gruszek na wierzbie. To teraz prosimy o krótką wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z Sosnowca podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie dla tych, którzy tak namawiają nas, żebyśmy głosowali na PiS. Dosyć długa droga, to idziemy tą drogą, ale przede wszystkim, szanowni państwo, zmieniliśmy sytuację w tym sensie, że ta nowa polska elita władzy i mam nadzieję, coraz większa część elity kulturalnej i innych elit już nie pracuje dla naszych wrogów. A ci, którzy pracują, są napiętnowani. I będą, proszę państwa, piętnowani dalej. To powiedział Jarosław Kaczyński. Teraz warto by się zapytać, kto jest wrogiem PiS i kto będzie napiętnowany. Jak myślisz? No, my już wiemy, przecież rok temu to właśnie myślę, że ze środowisk PiS wyszedł ten atak, żeby rozbić telewizję Idź Pod Prąd i na dowód tego zaraz te gazety, które biorą pieniądze rządowe, czy portale, takie jak W Sieci, zdaje się, zaczęły mnie przedstawiać jako... W Polityce, no ale to jest W Sieci, to chyba to samo. Jest, nie? Bracia Karnowscy. Jakieś sieci są. No tam jakieś sieci powiązań z rządem, że tu ja jestem jakiś straszny pastor. Nie, tak to w ogóle nie wiedzą, a tak to w ogóle nawet nie tłumaczyli, bo normalnie jak się pisze artykuł o jakiejś nowej osobie, no to się pisze, kim jest ta osoba. A tutaj tylko pastor Chojecki, tak jakby wszyscy wiedzieli, nie? To zobaczcie sobie te artykuły sprzed roku. Chyba z początku września, o ile pamiętam. Niebezpieczna sekta. Na czym polega to niebezpieczeństwo, że tak powiem? To już nic, nie wiadomo, nie? Ale niebezpieczne, już wiecie, hasło ma być wdrukowane, także w ten sposób pisowcy będą załatwiać każdego. Tak próbowali załatwić nas, teraz mówi, stygmatyzować, czy tam piętnować i niszczyć. Przeciwników tak zwanej dobrej zmiany. A co powiedział o niektórych dziennikarzach i artystach? Kiedyś pracowali dla naszych wrogów. Dzisiaj pracują dla nas. Dzisiaj pracują dla nas, czyli kim są? Towarzyszu Wiesławie? Jeśli wyście ich kupili, oni wcześniej pracowali dla innych ideałów, a teraz za wasze pieniądze pracują dla waszych pseudoideałów, to kim są te elity? I w tym sensie szkoda, że nie ma Mariana, bo powinien tu powiedzieć stosowne słowo. Ale Marian słowo. Kowalski teraz popiera PiS. No, się zmieniło. On już teraz nie jest napiętnowany. Już przeszedł na właściwą już stronę. Już teraz popiera Kant i Hak. To tak. Ta. Dla mieszkańców Lublina. Tak. Kto to jest Kant i Hak? Jest kandydat z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ostatnie miejsce. Nazywa się Kant Hak. Bardzo dobry kandydat, jak dla ministra Ziobry, bo tam i Kanty, i Haki. No tak, cóż, że tak powiem, kandydat. Swój do swego po swoje. Ale tak to skomentowała tą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego redaktor Hanna Szenol, że jeśli PiS współpracuje z komunistycznymi Chinami, no to nic dziwnego, że zaczyna stosować ich metody. A co zrobi w drugiej kadencji, aż strach się bać. Teraz... Co? Króciutko do wypowiedzi posła Zbigniewa Gryglasa z klubu PiS. No jeszcze, ja bym jeszcze pociągnął ten temat, bo PiS pokazało, co robi z ludźmi. Z ludźmi stosunkowo porządnymi, znaczy bezstosunkowo porządnymi.
redaktor Rachoń. Człowiek, który naprawdę narażał się poważnie. Chodził w takiej prezerwatywie podczas wizyty Putina w 2009 roku, tam gdzieś po Molo, w Sopocie, czy gdzieś, no tam ogólnie po Trójmieście, nie? Czyli rzeczywiście dużo ryzykował. Został wciągnięty do ekipy Dobrej Zmiany. Ożenił się z jedną z czołowych przedstawicielek Dobrej Zmiany, czyli z panią Hejkę. Mieliśmy okazję poznać na zjazdach. To już w tym momencie, że tak powiem, zasłonimy zasłonę milczenia na ten temat. Za pomocą takich atrybutów wszedł na szczyty władzy. Też zdaje się, tam spółka srebrna nie jest mu obca. Teraz gada jak najemnik partyjny, jak towarzysz partyjny. Bez zmrużenia oka potrafi zakłamywać rzeczywistość, potrafi ludzi, którzy powinni być w telewizji, wręcz z determinacją jasną, no nie będzie was, bo co? I co mi zrobicie? Czyli misja państwowej telewizji została sponiewierana do misji partyjnej telewizji, czyli z człowieka formatu Rachoń, czyli naprawdę młodego człowieka idealisty, zrobiła wyrobnika partyjnego najgorszego sortu. No ale żeby nie było, że tylko po prawej stronie, to jeszcze taka młoda twarz albo inna część ciała lewicy. Pamiętacie randkę z Oleksym? Te kwiaty, te powłóczyste spojrzenia, te niedomówienia, te dotyki. Randka z Oleksym, proszę bardzo. W jaki sposób panna, czy tam pani, nie wiem, nie znam jej życia prywatnego, ogórek, weszła do polityki. Przez randkę publicznie przedstawianą w telewizji, wielki bukiet kwiatów, szarmancki premier, łysa pała, nie? Znaczy Oleksy, stary dziad z mutką partyjną i fajnie jest. A potem ideały jeszcze idą w górę. Pom, pap. I teraz jest w PiSie. W telewizji pisowskiej znaczy się. Dobrą stronę. No to takie elity da wam towarzysz Kaczyński. Ale co mnie dziwi, że mówi to tak wprost. I to przed wyborami na hama. Tutaj też warto zwrócić uwagę na wypowiedź Zbigniewa Jak Cyrankiewicz normalnie mówi. Za ręka wyciągnięta na socjalizm zostanie odrąbana. No i tu to samo. Widzicie, kto przeciwko Dobrej Zmianie zostanie zniszczony? To jest groźba. Jasna groźba. Dlatego wcale PiS nie jest lepszy od Platformy w tym względzie. Hashtag nie mam na kogo głosować. Zachęcamy was do dołączenia do tej akcji. Czekamy na wasze zdjęcia. Jesteśmy też na Facebooku, na Twitterze i w sobotę się widzimy na Czasie Patriotów. Ale poseł PiS mówi jeszcze więcej. Zapytany przez dziennikarza Storytel o samorząd dziennikarski, powiedział, że ten samorząd miałby na celu wzmocnienie profesji oraz eliminowanie z zawodu czarnych owiec. Chodzi o to, żeby środowiska były zorganizowane i w skrajnych przypadkach eliminowały czarne owce. Dopytywany, co ma na myśli, dodał, żeby piętnowały negatywne zachowania. Czyli widać, że zabierają się za dziennikarzy. No tak. Takie są plany. No to, zobaczcie, już ta profesja jest zdominowana przez ludzi o mentalności prostytutek. Już za pomocą koncesji rządowych i pieniędzy praktycznie rynek tych mediów głównego ścieku poza internetem został całkowicie opanowany. Przecież tam nie ma żadnej normalnej już rozgłośni, która by mówiła Polakom prawdę, starała się silić na jakieś informowanie z obu stron, żeby pokazać, jak to kiedyś jeszcze było w katolickim, nawet nie wiem czy wiesz, bo już teraz jest inaczej, ale w katolickim katechizmie było, że Bóg jest sprawiedliwy, czyli za dobre wynagradza, a za złe karze. Nie? To pokażcie mi teraz taką rozgłośnię głównego ścieku. Nie? Praktycznie już został nam internet. A tu już cenzura z internetu a la Chiny wejdzie i do tego, jak towarzysz Gryglas mówi, jak to nie pomoże, to zabroni się, wyrzucając czarne owce poza nawias zawodu dziennikarza. Będą same jakie owce?
czerwone! No i będą śpiewać z pisowskiego klucza. To jest plan. Albo barany. No, niech tam będzie. Pani Wasserman też mówiła, że nie może być za bardzo może dobra. Towarzysz Banaś im pomoże, jak te owce zagospodarować. Albo nazwać. No, może się będą wynajmować na godziny. Na przykład w jednej stacji będą pluć na PiS, nie? I tu kasa, kasa, później do drugiej stacji będą już lizać dupę PiSowi. No przecież znamy takich. Pani Małgorzata Wasserman ostatnio powiedziała, że też nie może być zbyt dużej wolności nie, w internecie. Nie, aż ja, żeby tak, to tak. Wolność to jest niebezpieczne dla władzy. Tak, dlatego Amerykanie mają broń. Odnośnie wolności my gorąco polecamy film Legiony, który jest wciąż w polskich kinach, a od jutra rusza w świat. Na Facebooku tego filmu mamy informację, że będzie film można zobaczyć w kinach w Wielkiej Brytanii, w Irlandii oraz Belgii. Także szczegóły na profilu tego filmu. Poznaj legendę, poczuj wolność, nowe hasło być może tego filmu Legiony. Polecamy Wam serdecznie, jak również wywiad Euniki Chojeckiej z producentem filmu Maciejem Pawlickim, gratulacje. Który znajdziecie na naszym kanale. Gratulacje dla Ciebie, że wygrałaś konkurs na hasło filmu Legiony. I rzeczywiście mam nadzieję, że między innymi ten film, jak i działania telewizji Idź Pod Prąd sprawią, że Polacy przeciwstawią się tak zwanej elicie politycznej i zapragną wolności. My sobie jeszcze porozmawiamy w Idź Pod Prąd dogrywka. Proszę bardzo. A propos tych elit, to taka ciekawostka. Teraz już Koalicja Obywatelska mówi, że nie wyklucza sojuszu z Konfederacją. Także tak się różnią. A nie, to mówiliśmy bardzo jasno, że PiS promuje środowiska lewackie, żeby odebrać głosy Platformie, a Platforma hoduje Konfederację, żeby odebrać głos PiSowi. No to jest przecież proste jak 2 razy 2, dlatego w dupie ich mamy wszystkich razem. Nie mam na kogo głosować i nie idę na te pseudo wybory. Nawet jakby mnie towarzysz dziwisz tam, że tak powiem, swoim tym stosem straszył. No, możecie też zobaczyć, jak wygląda kolejność komitetów wyborczych na listach. Czy to jest przypadek, że akurat są w takiej kolejności? A jeszcze a propos wolności i film Legiony. W jaki sposób Polacy odzyskali wolność w 1918 roku? Ile razy poszli do wyborów, żeby tę wolność od cara czy od Kajzera dostać? No, pytanie dla historyków. Ile razy Polacy poszli do wyborów, żeby odzyskać wolność, jeśli jej nie mieli. Chwila ciszy. Legiony są odpowiedzią. Był wódz, była wizja, były gorące serca, a potem była broń. I poszli w bój, i zwyciężyli, i mieliśmy wolną Polskę. Dokładnie tak samo postrzegają wolność Amerykanie. Po co jest broń Amerykanom? Nie do obrony mienia i własności czy osobistej. Nie. Amerykanie wiedzą, że na straży ich wolności przed tyranią państwa, bo jest już każda władza demokratycznie wybrana czy z nadania jaśnie miłościwego Kaisera, nie ma znaczenia. Każda władza ma tendencję do dyktatury, do nadużywania. Oczywiście są sądy, są parlamenty i tak dalej. Ale wiemy, jakie są sądy, wiemy, jakie są parlamenty. Jak to nie pomoże, jak zawiodą parlamenty, jak zawiodą sądy, to jaka jest odpowiedź Amerykanów? Uzbrojone społeczeństwo. 2. poprawka do Konstytucji. Każdy obywatel ma prawo do broni, ma prawo do jej noszenia i użycia i obywatele mają prawo łączyć się w formacje obronne przed tyranią swojego rządu. Gdzie w Polsce ktoś o tym słyszał? Ale w magazynie Idź Pod Prąd możecie o tym przeczytać gorąco. Polecamy Wam najnowszy numer magazynu Idź Pod Prąd, a na stronie Idź Pod Prąd znajdziecie już artykuł redakcyjny pastora Pawła Chojeckiego z tego magazynu Wybierz Wolność. Link do tego artykułu znajdziecie w opisie filmu i na czacie. A z tyłu? Polecamy. Znajdziecie dużych rozmiarów,
nasze hasło. Możemy pokazać jeszcze nasze billboardy w Lublinie? Mamy nie tylko w Lublinie, również mamy banery Nie mam na kogo głosować w województwie dolnośląskim. O, dziękujemy za super. Włączenie się w akcję. Mamy również wizytówki Nie mam na kogo głosować. Możecie jeszcze porozdawać. Jest kilka dni jeszcze przed wyborami. Tak, przypominam, że mamy w sobotę 12 października Czas Patriotów o godzinie 18. Temat to akcja Nie mam na kogo głosować, ale kocham Polskę i oglądam Idź pod prąd. Polecamy również najnowsze projekcje listu z Masandży, Żywiec, piątek 18 października o godzinie 18 oraz Korbi, sobota 19 października o godzinie 19. Oczywiście wstęp wolny, szczegóły na idzpodprad.pl/wydarzenia. Mamy informację, że klub Idź pod prąd Norymberga zaprasza na spotkanie otwarte klubu w sobotę 12 października o godzinie 11.30. Szczegóły piszcie na kluby@idzpodprad.pl. Ja jeszcze tylko dopowiem, że Idź pod prąd dogrywka. Porozmawiamy o wypowiedzi Zbigniewa Ziobro, który twierdzi, że PiS nie przyjmuje imigrantów i że nie będzie przyjmował. Ale no to już, że tak powiem, idzie w zaparte. Także będzie się działo po 18. Również porozmawiamy o tym, czy Donald Trump zrobił słusznie, że wycofał wojska amerykańskie. Będzie się działo oczywiście serwis informacyjny wcześniej, a po programie Pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego, metoda naukowa. Tak jeszcze odnośnie naukowców, pomyślałam sobie, że przykład profesora Jana Szyszki może być inspiracją właśnie dla polskiej elity, dla polskich naukowców, by mówić odważnie, żeby nie bać się przeciwstawić nawet Komisji Europejskiej, a my w naszym gronie już mamy naukowców. Pozdrawiamy doktora Chojeckiego, doktor Gazdę, doktora Gorola, profesora Jotkowskiego, który również współpracuje z doktor Gazdą. I profesora Kiliana. Oczywiście. Także i zachęcamy do kontaktu kolejnych naukowców, bo tak jak mówiliśmy, tworzymy pierwszy w Polsce chrześcijański uniwersytet. Jego pomysłodawcą jest pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci za udział. No ja bym powiedział, że już Jan Łaski to wymyślił ładnych kilkaset lat temu. Ja tylko wracam do tej idei. Zresztą apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, kiedy był w Efezie, właśnie w szkole Tyranosa, codziennie przez prawie 2 lata uczył chrześcijan, także cała Azja, czyli część dzisiejszej Turcji, usłyszała Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Widać, jaką metodę zastosował? No właśnie, uniwersytet, codzienne nauczanie i posyłanie. Takie centrum myśli i misji chrześcijańskiej w Polsce jest potrzebne. Czekamy na nie 500 lat, no to już chyba dość. To nam się marzy i dziękujemy za wasze wsparcie, nie tylko finansowe, w komentarzach. Wsparcie merytoryczne, bez was to nie byłoby możliwe. Dziękuję wam za udział w programie Idź pod prąd na żywo i widzimy się już o 18. Jak wiecie, zapewne współczesna nauka istnieje mniej więcej 150 lat. Tak w przybliżeniu można powiedzieć, że od dzieła Darwina zmienił się cały sposób uprawiania nauki. Na czym dzisiaj nauka polega? Ma praktycznie 2 dogmaty. Pierwszy dogmat to jest właśnie naturalizm, że nie możemy w szukaniu wyjaśnienia zjawisk, nie możemy odwoływać się do przyczyn ponadnaturalnych, nie? Czyli na przykład nie można się odwołać do Boga. Mamy problem ze stworzeniem świata? Nie, musimy poszukać przyczyn naturalnych. Nie możemy odwołać się do Boga. I druga cecha często metody naukowej, dość zarzucana w sensie, że nie, my, kreacjoniści, nie możemy jej spełnić, to jest możliwość przeprowadzenia eksperymentu. Czyli jeśli jakąś teorię pokażemy w dziedzinie nauk przyrodniczych czy ogólnie, no to powinniśmy móc przeprowadzić eksperyment. No to ja pytam tych wszystkich mądrych, jak na przykład przeprowadzić eksperyment powstania materii albo powstania wszechświata. To są wydarzenia, które raz wydarzyły się w historii i nie możemy ich powtórzyć w laboratorium. Możemy jakieś elementy próbować i tak dalej, ale tego, co się stało, nie damy rady. Podobnie jest z człowiekiem. Na przykład chcesz wyjaśnić zagadkę śmierci człowieka. To jak przeprowadzisz eksperyment? No człowiek raz umarł i koniec. Ten sam człowiek już drugi raz nie umrze. A inny, no to już jest inny człowiek, inne warunki brzegowe i tak dalej, i tak dalej. To nie jest śmierć tego samego człowieka.
I tu pewne światło na braki metody naukowej daje nam list do Koryntian właśnie. Pierwszy rozdział, drugi rozdział, przepraszam, werset 11. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. I dalej. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Należy je duchowo rozsądzać. Zobaczcie, jest pewna pula rzeczy we wszechświecie, na przykład człowiek, które musimy nie metodą naturalistyczną, tylko właśnie duchowo rozsądzać. Jeśli nie mamy wiedzy duchowej na temat człowieka, to jesteśmy głupi i chodzimy, błądzimy we mgle. Współczesna nauka, jeśli chodzi o podstawowe pytania człowieka, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, jaki jest cel mojego życia, jest totalnie ślepa. Jeszcze 150 lat temu i wcześniej nauka starała się odpowiedzieć na te pytania, a dzisiaj chce cię przekonać, że jesteś kupą materialistycznego? Sam sobie dopowiedz. Do zobaczenia.